13 listopada 1918 roku Ukraińska Rada Narodowa uchwaliła Konstytucję Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Było to jedno z dwóch państw ukraińskich, które się wtedy tworzyły. Drugim był tak zwany Hetmanat pod przewodnictwem Hetmana Pawła Skoropadzkiego ze stolicą w Kijowie. Stolicą Republiki Zachodnioukraińskiej był według Konstytucji Lwów. Zachodnioukraińska Republika Ludowa miała obejmować ziemię dawnego Królestwa Galicji i Lodomerii, Rusi Zakarpackiej i Bukowiny. Do tych terenów zgłaszało też pretensje państwo polskie. Od razu zaistniał stan wojny pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Zachodnioukraińską Republiką Ludową. Nocą z 22 na 23 listopada 1918 roku siły zbrojne Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej wycofały się ze Lwowa. Rząd Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej przeniósł się najpierw do Tarnopola, a następnie do Stanisławowa. Wojna pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Zachodnioukraińską Republiką Ludową trwała do 16 lipca 1919 roku, kiedy ostatnie oddziały ukraińskiej Halickiej Armii zostały wyparte za rzekę Zbrucz. W czasie swojego istnienia władze Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej prowadziły akcje prześladowania Polaków. Stworzono dla nich obozy internowania, w których panowały bardzo ciężkie warunki. Wielu Polaków tam zmarło w wyniku chorób, ciężkiej pracy oraz głodu i zimna. Urządzano też pogromy polskiej ludności cywilnej. Najbardziej znaną taką akcją jest pacyfikacja wsi Sokolniki, gdzie spalono ponad 500 gospodarstw i zabito 50 osób. Rząd Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na uchodźstwie działał w Wiedniu do roku 1923.